Jesteś zerem, jesteś nikim, jesteś głupia i tak ci nie wyjdzie, po co zaczynasz? Jesteś śmieciem, jesteś do niczego się nie nadajesz. Nie wiem, drodzy, czy słyszycie często takie głosy w głowie. One są mocno tłumione przez różne rzeczy, ale cały czas huczą w wielu głowach. Chciałbym wam opowiedzieć historię związaną z Królem Lwem. Co zrobić z takimi oskarżeniami, gdy wciąż chodzi po nas taka myśl, po co zaczynasz i tak ci nie wyjdzie, jesteś zerem, jesteś śmieciem. Nie mówcie, że nie mamy takich myśli. Król Lew, pierwsza część. Kto nie oglądał, to niech się pod stół schowa, a kto oglądał, przypomnienie fabuły. Młody lew, syn królewski, Simba, myśli, że świat jest u jego stóp, pada ofiarą intrygi. Oskarża go jego wujek, Skaza. Mówi mu, pamiętacie tę scenę w wąwozie, przebiegają antylopy, zabijają jego ojca, Simba jest ponad ojcem, a Skaza mu mówi, Simba, coś ty zrobił, to wszystko przez ciebie, uciekaj stąd Simba, uciekaj, nigdy nie wracaj. No i ucieka z krainy lwów na pustynię, krąży po tej pustyni, prawda, już sępy nad nim krążą. Słuchajcie, ile to w naszym życiu było takich sytuacji, w których od tych oskarżeń w głowie musieliśmy uciec. Uciec w używki, uciec w internet, uciec w Facebooka, uciec w toksyczne relacje, w masę innych uzależnień, byleby tylko nie słyszeć tego w głowie. Byleby tylko udowodnić sobie i innym, że jestem coś wart, bo w głowie słyszę zupełnie coś innego. I wtedy właśnie, gdy uciekamy od tych różnych naszych oskarżeń w głowie, nasze myśli mogą krążyć wokół zabawy, wokół różnych rzeczy, w których chcemy uciec. Mogą krążyć, jeżeli ktoś sobie nie poradzi, wokół tych oskarżeń cały czas, hucząc w głowie i kołacząc się w głowie, jesteś zerem, jesteś nikim, jesteś beznadziejny. Pan Bóg chce nas z tego wybić, chce przebić te iluzje, żeby te myśli wypłynęły, żeby stały się wolne, żebyśmy my stali się wolnymi. No i Simba krąży po tej pustyni, już jest ledwo żywy i spotyka tam przyjaciół. Przyjaciół Timona i Pumbę, którzy mu opowiadają właśnie nową filozofię, nie martw się i tak dalej. I oni są w stanie go zaakceptować, przyjąć do swojego grona pod jednym warunkiem. Jeżeli on upodobni się do nich. Jeżeli będzie jadł tak jak oni, jadł to co oni, będzie się zachowywał tak jak oni, wyznawał tę filozofię, no to przyjmą go do swojego grona, był im zresztą bardzo użyteczny. W naszym życiu, czy to nie jest tak właśnie, w tych takich chwilach takiego zblazowania, tej pustyni, tego poczucia samotności, spotykają nas przyjaciele i mówią, nie martw się, chodź na imprezę, chodź gdzieś tam się rozerwać, chodź z nami, jedz to co my, zachowuj się tak jak my, wtedy cię tylko zaakceptujemy pomiędzy wierszami. No a osoba, która straciła swoją tożsamość, zaczyna uciekać, no jest bardzo głodna akceptacji, więc wchodzi jak w masło i idzie w to. No i wydawać by się mogło, że od tej pory życie Króla Lwa się poprawiło, sielanka, ładna piosenka, prawda, Elton John i tak dalej, wszystko się wydaje bardzo piękne, ale cały czas z tyłu taka drzazga jak w Matrixie, że coś jest na rzeczy, ja od czegoś uciekłem. Ja od czegoś uciekłem. Pytają się go, skąd ty jesteś? Nieważne. Nieważne, skąd ja jestem. To było dawno, to nieprawda. Skąd ty jesteś? No i szczególne wydarzenia powodują, że on zaczyna wracać do swojej tożsamości, tego, że jest synem królewskim. Pomaga mu Rafiki, to pewnie pamiętacie, wali go w głowę. Od przyszłości można uciec, albo można wyciągnąć z niej wnioski. Pamiętacie to pewnie. Ale jedno jest szczególne wydarzenie, w którym on przedziera się przez gąszcze, tak jak przedzierał się wybiegając na pustynię. Idzie, widzi swojego ojca, który mu mówi, zapomniałeś kim jesteś, dlatego zapomniałeś mnie. Wejrzyj w siebie, pamiętaj kim jesteś, pamiętaj kim jesteś. Jesteś moim synem, jesteś synem królewskim. I to wydarzenie tak bardzo na niego oddziaływuje, że wraca rzeczywiście do krainy lwów, spustoszonej kompletnie i zaczyna walczyć z oskarżycielem, ze swoim wujkiem i okazuje się, że nie jest winny. Demon może nam bardzo wiele oskarżeń wcisnąć w głowę, nieprawdziwych. W
odcinku z tą kartką otwartością była mowa o tym, że mamy się właśnie przyznać do grzechu. Demon też nam może poczucie winy wcisnąć, ale nie po to, żeby wyzwolić tak jak Bóg, nie po to, żeby oczyścić, nie po to, żeby oderwać, ale żeby pognębić, żeby cały czas uciekać, żeby żyć w lęku. To po to demon pokazuje te różne oskarżenia, oczywiście wykrzywione, oczywiście fałszywe, czasami też i prawdziwe, ale po to tylko, żeby upodlić człowieka. Pan Bóg jest miłosierny, pokaże tylko to, co jesteśmy w stanie przerobić, przemienić, zostawić, przyjąć na klatę. Simba podejmuje walkę z oskarżycielem, odkrywa prawdę o swojej tożsamości, wraca do swojej tożsamości. Drodzy, każdy z nas jest synem królewskim. Oglądają mnie wspaniałe córki królewskie, oglądają mnie synowie Boży, chcę wam to powiedzieć. Pamiętaj, kim jesteś. Jesteś synem Bożym, jesteś synem królewskim, jesteś córką królewską. Pamiętaj o tym, jak o tym zapomnisz, uciekniesz. Znajdziesz towarzystwo, w którym będziesz żarł robactwo, tak jak Simba. Początkowo je te robaki, krzywi się, mówi, że to ohydne, ale sycące. Oglądnijcie pierwszą część, ale sycące. I to jakoś tam syci serce, jakoś syci głód serca, ale tak na dobrą sprawę jest ta drzazga, jak w Matrixie, że prawda jest inna, że ja trwam w iluzji, że odszedłem od swojej tożsamości, że nie jestem sobą. Chociaż wszystkich będę przekonywał naokoło i szukał potwierdzeń, że jestem coś wart, że nie jestem śmieciem, że i tak dalej, i tak dalej. Sami to wiecie. Każdego dzisiaj chcę zachęcić. Przebij iluzję. Uwierz. Uwierz bardziej Bogu niż tym oskarżeniom w głowie. Dramat człowieka polega na tym, że Bóg chce mu powiedzieć: jesteś moim ukochanym dzieckiem, jesteś moją ukochaną córką. Gdy patrzę na ciebie, nie widzę przede wszystkim grzesznika. Widzę swoje ukochane dziecko. Widzę swoje ukochane dziecko. Moje oczko w głowie. Kogoś, za kim szaleję z miłości. Kogoś, dla którego się narodziłem, stałem się człowiekiem, umarłem na krzyżu. Tym kimś jesteś. A demon oskarżyciel przychodzi, w Apokalipsie jest nazwany oskarżycielem. Jesteś śmieciem, jesteś nikim, nie zaczynaj modlitwy w ogóle, tak ci nie wyjdzie, tyle razy zaczynałeś. I co? Lepiej nie zaczynać, bo się zawiedziesz. Tyle razy przeżywałeś zawód. Przestań. A Bóg przychodzi do nas. Pamiętaj, kim jesteś. Jesteś synem królewskim. Przebij te iluzje. Nie jesteś śmieciem. Nie jesteś zerem. Nie jesteś głupia, nie jesteś beznadziejna. To są demoniczne głosy w twojej głowie. Nie wierz im. Uwierz Bogu, który ci mówi, że jesteś bardzo wartościowy, że masz ogromną wartość w oczach Bożych, że masz ogromny potencjał, do wielkich rzeczy jesteś stworzony. Jesteś synem królewskim, jesteś córką królewską. Tak naprawdę my jesteśmy bardzo wartościowymi ludźmi. Jesteśmy o wiele bardziej wartościowi niż najdrogocenniejszy diament. Chciałbym wam pokazać ten diament z baniek mydlanych.